Siemano! Witam w kolejnym odcinku z Trek to Yomi. Dotarliśmy do swojej wioski, którą kurde spalono. Musimy odszukać Aiko. Mam nadzieję, że jeszcze żyje. Że udało jej się spierdzielić stąd albo, nie wiem, ukryć się gdzieś. No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zostaw łapeczkę jakąś, coś. Komentarzyk. A my lecimy dalej. No, byłem, ale gdzie indziej, no kurde, wszędzie trzeba pomóc. Teraz będą wszyscy mnie osądzać o to, że nie pomogłem im, kurde, no bez przesady. Nie można być w dwóch miejscach naraz. No to pięknie. Aiko! Aiko dono mitamono wa oranu ka? Czy ktoś widział Aiko? Powiedz mi, Fajko, czy żeś widział Aiko? Nie widziałeś, tak? No fajnie. Artefakt pierwszy. Młot kowala. Z każdym uderzeniem młota kowal oddaje hołd Kagutsushi, bogowi ognia i kuźni. Przepełnione bólem narodziny wysłały jego matkę Izanami do świata umarłych. Furia Kagutsushi zniszczyłaby nas wszystkich, gdyby nie została uciszona. Nowe umiejętności, ale to ten lekki atak z obrotu, dobra. I dziennik mamy. Wybacz mi sensei, gdybym nie przeszkadzał, gdyby nie próbował walczyć z przywódcą manetów, może wciąż być żyw. Ale to było. Aha, tutaj. Trzeci ten. Przeżyłem już okropne dni, ale nic nie było równe strasznie. Kamikawamura była pułapką, przysiągniętą krwią przynętą. Mój dom, moja Aiko, pozostali bez ochrony, a wszystko po to, aby mógł uganiać się za zwycięstwem. A Morimitsu i moi przyjaciele zginęli, bo poszli za mną. Teraz szalają tu płomienie, a na ulicach grasują zabójcy. Aiko wie, że co zrobić. Muszę wierzyć, że jest bezpieczna. Właśnie. Dam radę. Na pewno żyje. Czemu miałaby nie żyć? Teraz tak, albo mogę iść tu, albo nie mogę. Czyli trzeba iść tu. Są jeszcze ci bandyci tutaj. Także trzeba się z nimi rozprawić. Pomóż swoim ludziom. Za późno. Na każdym kroku widzę zmarłych przyjaciół. Nie wiem, czy został jeszcze ktoś, kogo można uratować. Ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Zabiję potwory, które się tego dopuściły, a potem odnajdę Aiko. Tak jest. Śmieciuchy, kurde, żeście weszli tam, gdzie nie trzeba. Leżeć. Dobra, idziemy w dół. Mamy kapliczkę z zapisem. Mamy kolejne płaczących ludzi. Dojo wa monuke no karada. Samurai wa mina Kamikawa mura e mukatta. Washira no hakatta to. Prędzej mam iść. Yatsura ga modotta naraba. Kaeri shichi ni wa. Patrzcie to. Shika nai no. Ale teraz się nie dostanę. A nie, dostanę się, dobra. Yatsura wa kono saki de machikamaite orimasu. No, mamy shuriken. Shochi itashita. Sonata wa makoto ni buji ka? Washi wa mitsukarimasen. Saredo, anata sama mo okakure ni natta hou ga. Jak niezwykli. Ja ich się nim zajmę. Tada no zoku dewa gozaimasenu. Sessha wa mae susumaneba naranu. Nani ga arou tomo. No ma, ty se tu sieć. Przyczajony. A ja pójdę dalej. Teraz tak, chcę tu wejść na górę. Mogę tu wejść? No co jest? Czekaj, bo ja chcę to zobaczyć. Czy aby na pewno tutaj nie można nigdzie wejść? Aha, to mi każe walczyć, jak ja nie mam jak walczyć. Dobra, tam na dół chyba przejść. Pójdziemy sobie tutaj. Wejdziemy do tego budynku.
co my tu mamy? Mamy jakiś artefakt. Gołąb. Jest symbolem i posłańcem Jahaty, boskiego obrońcy, cesarza Queen, który urodził się jako zwykły śmiertelnik. Każdy samuraj musi dążyć do tego, aby osiągnąć jego umiejętności i cierpliwość. Mistrz Sanjuro czcił Jahatę i ja także muszę. Dobrze, to czci sobie gołębia. Weźmiemy to. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tam nie musiałem zejść na dół. Idę jeszcze raz tutaj. Idziemy sobie tutaj. No, widzę, że tu i tu można iść, kurde. Także trochę lipa. Można w parę stron iść. Mamy shurikena. Tu? Atak z przewrotu. Możesz od razu po wykonaniu przewrotu. Dobra, fajnie wiedzieć. Chyba wszedłem tam, gdzie byłem, tak? No właśnie, dobra. I okej. Czyli dobrze zrobiliśmy. Dobrze zrobiliśmy, że tak zrobiliśmy. Jakaś drabina, ale nie mogę tam wejść. O kurde. Atak z przewrotu. Trochę lipa jest. Leżeć na glebie. I jeszcze ten, kurde, gruby. Aj, kurde. No rzeczywiście. A czy ja zebrałem to? Czekajcie, pójdę jeszcze raz tam dołem. Nie jestem pewien, czy to się zebrało, ta umiejętność. Ale raczej tak, chyba. Się wydaje przynajmniej. Weź tutaj... Aha, osiągnięto limit. Dobra, to jest zebrane, czyli spoko. Kurde, gruby mnie zaskoczył, no. Oj! Nie, jak ja się daję, no nie! Dobra, widzimy się przy grubasie tam. Ja mam, że coraz ciężej się robi. Już 3 razy do tego podchodzę. Nie mógłbym go rozwalić. Dobra, mamy kapliczkę w końcu. Gruby jest ciężki. Czemu? Kto tu się... Kto tu się tak krzyczy? Jak chcieliście pomóc? Taskete kure, tarum! Jane ga otsute kite, ashi o kudakareta! Jak chciałem ci pomóc? Chihi mo atarenu hidou no yakara ga... Ima sore wo kono ka! Menbok ne! Wasi wa tada itsuke dori ni shita dake da! Tak, wy wszyscy rozkazy wykonujecie, kurwa. Mi o kiru tabi ni namida o nagashite otta no ka! No tak jak z policją. Goshou da! Pierdalej, mogę cię zabić tylko. Chihou! Modotte kire! Pierdalej! Czy mnie obrażać będzie? Kiakien saki kara demo anzu o itome. Onushi no atama nado zousa naki koto. Oho. Nie trafiłeś. Ayo, ike samurai. Onushi no kokori nado nan no yaku ni mo tatanu. Onore o kai kaburi sugi. Gin. Dobra, mamy łuk mamy. Wow. Używanie łuku umożliwia celowanie w określoną część ciała wroga. Wybierz atak dystansowy. A tu co mamy? Atak z przewrotu. Czekaj, jak to zrobić?
Jak ja mam użyć? Aha! Zamiast shurikenów chyba, tak? Jak ja mam wycelować? Trzeba tak celować? Fajne. Całkiem spoko. Weźmy sobie tu kapliczkę. Tam są wrogowie, tak? Czekaj, chcę jakoś to inaczej załatwić. Jedziemy tędy. Może jakaś pułapka będzie. Albo spadnę im na łeb niechcący. Tu jest chyba jakaś pułapka. Ta. Tyle, że... Czemu oni stoją gdzieś tak trochę dalej od tej pułapki? A nie, bo to jest co innego, dobra. No niestety, panowie. Przepraszam bardzo. Nie, tam coś było. Kurde. Jaki on szybki jest. Jeszcze uniki kurde robił. Nie, nie, cofnij. Cofnij, cofnij, cofnij. Nie wiem, czy ja tam mogę jeszcze wejść. Nie mogę już, kurde, tam, to, tam się coś świeciło. Tam był artefakt, jak nic. Czy ja mogę dać się zabić? Wyście mnie zabijcie. To jest kapliczka już. Nie mogę się zabić. No dobra, dupa. Ominęliśmy jeden artefakt. Trudno się mówi. Na pewno tam był artefakt, jak nic. Niepotrzebnie na tą windę wchodziłem. Dupa tam. Parowanie ze zmianą miejsc. Naciśnij. W trakcie parowania możesz zmienić miejscami z atakującym, aby lepiej się ustawić. Przechodząc obok wroga, możesz tak zaatakować go od tyłu. Aha, w ten sposób. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale no, zobaczymy. Nie płacz, nie płacz. Kupię ci hekłacz. O Jezu! Ale ostrzał. Czy mnie chyba nie trafią za tym, nie? Ja drzewę mogę? To jak to się robiło? Nie wiem, jak się przechodziło po tej kontrze. A to powiem, najpierw trzeba kontrę wykonać, najpierw co? Stefan. Zaraz zobaczymy. No i co, i dupa. Nie dałem rady. Dostał gruby na łeb z łuku. Dobra. Shurikeny. To Masaki leży? Nie wiem, gdzie mam iść. Kurwa, kolejne gruby. Nie wiem, jak ja mam przejść. Przód mam nacisnąć. Kurde, jak mnie obił. Serio? Muszę nacisnąć w przód, ale w który przód? Czekaj, a pójdziemy tutaj. Co to będzie?
Mogę obok nich chyba przejść. Ale nie wiem, czy mam iść. A przydałobyś tam na górę iść. Nie no, idę tam, tam musi coś być. Tam są jakieś domki. Trzeba ich jakoś pokonać. Nie ma co. Może z łuku? Kurwa, nie ten dostał, co trzeba. No, kurwa, chciałem zrobić... Jezus, on dwa strzały wali. Chciałem finisher zrobić, ale się nie udało. Jak on na dwa strzały mnie tu jedzie. O kurwa, następny, nie? Ja pierdolę, ale są mocni oni. Ciężko tu się robi już. W ten sposób, tak? Chyba dobrze zrobiłem. Wszyscy? No wszyscy. Tak, tutaj coś było. Artefakt. Ej, nie ominęliśmy chyba. Relik Magatama. Mówi się, że Magatama przynosi szczęście i chroni przed złem. Ameno Uzume wiesza je na drzewach, aby wywabić Amaterasu z kryjówki, przywrócić światło, słoneczne światło. Dziś jednak Magatamy nas zawiodły. No troszeczkę tak. Coś tu jeszcze jest? Tu się coś świeci, ale... Nie mogę tego podnieść. A tu, dobra. U, te... naboje, kurwa, chciałem powiedzieć. Nie, patrz, kurde. A tu jeszcze do chaty można wejść, okej. Trochę niedobrze, bo... O kurde! O ja pierdzielę, prawie. Oszałamiający atak z obrotu. Kombinacja ataku z obrotu zakończona oszałamiającym ciężkim atakiem. Dwa ostatnie ataki nie zużywają wytrzymałości. Czyli tak, tak, tak. No dobra, jakoś tam, jakoś to będzie. No powiesiła się, no. Już ich panic nie ma. Nie wy już. Mogę zejść szybciej, tak? Okej. Okay. Ale ja nie mam tego. Kurwa, to gruby jest. Upiedziałem. I co, że niby oni się tu zrespili już? No kurwa! Dobra, widzimy się za chwilę. Sesshaが sonata o mitsukerareru nara, hoka no mono ni mo yoi ni mitsukaru toyukoto zo. Hiroki-dono? Makoto ni anata sama de gozaru ka? No nie, to nie ja. Artefakt kolejny. Obraz Fujina. Fujin to kami wiatru. Przerażający demon strodzony wraz z Rajimem, Rajininem po śmierci za nami. Jego burze niosą śmierć i zniszczenie. Czy mój dom legł w gruzach właśnie przez gniew Fujina? Nie wiem. Koko wa abu no gozaru. Nige nasare. Doko e demo ii. Daga... Minna oran you ni natte shimota. Kami-san mo... Kodomo mo... Washi no ototo made mo... Mina... Sonataga ikiru sugata o mite oru zo. Washi ni wa iku toko mo nee shi. Ej, przestań się mazać. Koko ni nokoru wa shi no mi. Iki nasare. Uciekaj, kurde. Mata ichi kara yari naose ba yoi. Douka no? Washi wa hitori de wa nani mo dekin. Anata sama mo sugu wakaru you ni naro. Mada mada kore kara ja. No, jak chcesz, to se sieć tutaj.
i ci tak wygodnie. Kurwa, ten gruby to jest tak ciężki. Myślałem, że mogę iść w tamtą stronę, ale właśnie nie da. I księżyc są ładny. Dobra, mamy kapliczkę, to sobie zapiszemy. I widzimy się w kolejnym odcinku z Tektujomi. Ciekawe, czy znajdziemy Aiko, czy nie. Zobaczymy. Dobra, wpadaj na drugą serię Life is Strange i na streamiki zapraszam też. No, elo.